Siema, siema, widzowie, z tej strony ja i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jakiś czas temu mówiłem wam na live'ach, że nagram test, czy warto wstać o 5 rano i kopać wełnę na serwerze boxpiprapy.pl. Jaki był efekt? Oglądajcie do końca, żeby przekonać się, ile zarobiłem pieniędzy i czy warto je stać rano. W tym odcinku losuję dla was 5 milionów dolarów na rapach, więc jedyne co musicie zrobić, stawić suba, lajka, dzwona oraz napisać w komentarzu swój nick, z jakim gracie na Box PvP. Więc co, ja was zapraszam do oglądania, no i tyle, siema. Dobra, ten odcinek jest bardzo prosty. W dzisiejszym odcinku sobie po prostu sprawdzimy, czy warto wstać w nocy, żeby po prostu na serwerze rapy kopać na wełnie. Ogólnie jak wiecie, w ciągu dnia lata tam bardzo dużo wyekspionych typów w setach 29, 30, 28. I my jako basicowi gracze, no bo ja się tak traktuję jako basicowy gracz z biednymi itemami, bo nic bogatego nie mam. Ale jakbyście chcieli, to oczywiście możecie wpisać bej zombiaczek i wysłać mi jakiegoś dolarka, to wtedy będę bardzo, bardzo wdzięczny. I na przykład jak ktoś wyśle, nie wiem, 10 milionów i da mi screena na Discorda, to ja go wrzucę do odcinka, jego nick, więc jak chcesz się podzielić, to możesz wysłać. Ale my, jako tacy właśnie biedni, rapowi gracze tutaj serwera, nie mający super itemów, nie mamy na wełnie po prostu szans, żeby coś ugrać. Dlatego jedyną opcją, żeby zdobyć dobre itemy, nie mając tak praktycznie nic, to robienie tego w nocy. Czyli po prostu ja sobie w tym momencie kupię, bo jest południe, najlepsze nożyczki, jakie są dostępne na rynku, no i dzisiaj nic w sumie nie będę robił na serwerze, tylko wbiję w nocy i będę kopał. Ustawię sobie budzik na 4:30, coś takiego, i z godzinkę spróbuję pokopać. I zobaczę, czy na takich nożyczkach, prawdopodobnie 29, bo 30 raczej nie ma dostępnych, uda mi się zdobyć wiele itemów. W sensie wiele, no ile po prostu kasy zarobię przez godzinę na najlepszych nożyczkach, grając rano i kopiąc. Wydaje mi się, że moim takim realnym celem będzie 5-6 milionów, żeby zarobić właśnie w godzinę na takich nożyczkach. Jeżeli mi się tego nie uda osiągnąć, no będzie mi mega smutno, no ale właśnie chciałbym to zrobić, czyli po prostu rano wstać i pokopać na tych nożyczkach. Więc co, ja sobie teraz wpisuję rynek otwórz, dajemy sobie kategorię, narzędzia, no i dajemy sobie od największej ceny, no i co, nożyczki 29 są w tencie dostępne na rynku za 19 milionów. Czy jest to dobra cena? Ciężko mi powiedzieć. 28 są dwa razy tańsze, więc wydaje mi się, że naprawdę te 29 muszą robić robotę, bo jeżeli te są dwa razy tańsze, no to te 29 naprawdę robią spoko roboty. Więc co, kupujemy sobie najtańsze 29 za 19 milionów właśnie tutaj zostały nabyte, no i zostało nam tylko 14 milionów na koncie, ale ja będę miał tylko nożyczki, seta będę miał jakiegoś po prostu zwykłego. Więc co, no zaraz ja sobie teraz idę postać nawku, bo jest 12, coś porobić, no i widzimy się już jak będzie 4 w nocy, aż jak będę po prostu kopał. Dobra, jest 4 rano, powiem wam, jest grubo, jest naprawdę grubo. Oczy mi się zamykają, ale wstałem. Jeżeli wy nie zostawicie łapki w górę za to, że ja wstałem o 4 rano i nagrywam ten odcinek i, nie wiem, wstaję na jakieś 1,5 godziny, no to, nie wiem, walę was po prostu, nie wiem, w łeb, w GTA. A nie, naprawdę, musicie zostawić łapkę w górę, bo ja ledwo wstałem. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego mam seta tylko i wyłącznie 20. A to dlatego, że jeszcze nie zdążyłem zrobić nowego seta. Robiłem tam jakieś małą inwestycję, zrobiłem, która mi po prostu nie wyszła i straciłem trochę kasy, ale nieważne. Dobra, idziemy sobie na jakieś cecha, na przykład cecha tutaj to. No i lecimy teraz, moi drodzy, kopać wełnę. Ogólnie plusem tego jest taki, że jest dużo tych cecha teraz. No i spoko po prostu. No ale dobra, zobaczymy, czy ktoś tutaj siedzi. Mam nadzieję, że nie, a jak siedzi, no to mega lipa. Wełna jest kopana, czyli ktoś o 4 w nocy kopie wełnę. Nie, to jest niesamowite. Ludzie naprawdę nie mają co robić, to jest chore. To jest chore po prostu, rozumiecie? Jest kopana wełna o 4 w nocy, ja specjalnie wstałem, ale ktoś inny siedzi i kopie wełnę o 4 w nocy. To jest niesamowite, to jest po prostu niesamowite. Nie, niesamowite. Na kolejnym CH jest kopana wełna. Ja pierdykam. To jest niesamowite. A, i tam siedzi jakiś gość, jakiś rembolek. Taki gościu jesteś, że będziesz mi wełnę skopywał? Taki jesteś rembolek? O, no i elegancko typa killnęliśmy. Sojusz, jakiś wazę tu jest. Siema wazę, soj stary, kopiemy razem, okej? Okay? Okej, okay, dobra. No i kopiemy razem. O, i tam gościu w secie jody. O, jajku, widzę, że ludzie tutaj nie tylko kopią, ale też niektórzy się pocą. Bo to jakiś gościu w secie jody jest. Ja pierdykam z ganków. Nie mogę, nie mogę, naprawdę niektórzy nie mają co robić, nie? No Boże, stary, wyluzuj, wyluzuj, chłopie, chłopie. Ja nie mogę, naprawdę.
Ja pierdzielę, zobacz to, to jest jakieś bez życia są te klany. Nie wiem, naprawdę, jakiś bez życia typ. Ha, nie mogę, czwarta w nocy. To jest po prostu przerażające, że ludzie o tej godzinie siedzą i grają. To jest po prostu, no, nieźle. A tu jest wełna? Nie, też jest skopana. Ja pierdzielę, na 6 CH jest kopana wełna, rozumiecie to? Na 6 CH jest kopana wełna. Dobra, generalnie widzowie, jestem rozczarowany efektem mojej pracy. Na każdym CH siedzi jakiś typ i kopie wełnę. Sprawdzam jeszcze CH7. Jeżeli tutaj też będzie typ, idę dalej spać i wstanę o godzinie 5. Naprawdę, idę jeszcze na 40 minut spać i spróbuję wstać o 5, żeby o 5 pokopać wełnę, bo może niektóre dzieciaki... O, wolna wełna. Może niektóre po prostu dzieciaki spocone, że tak powiem, brzydko. No to sobie pójdą, wiecie, coś innego porobi. Dobra, kopiemy wełnę. Dlaczego pewnie spytacie, dlaczego stanę z tyłu? A no właśnie dlatego, żeby w razie co lognąć, bo boję się, że zaraz może jakiś gościu mnie, że tak powiem, dopaść. Ale pierwszy raz spotykam czerwoną wełnę. Pewnie i tak tu zaraz ktoś przyleci i sobie zginę. Ale miałem 9,1 miliona, więc zobaczymy 29 nożyczki, ile będę miał hajsu po skopaniu i czerwonej, i szarej wełny. Więc co, kopiemy, no i zaraz się przekonamy, ile mam siana. Czerwona skopana, to teraz sobie lecimy na szarą. Więc co, tutaj sobie stajemy z tyłu elegancko. No i sobie po prostu kopiemy pięknie. Pyk, 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 pyk i lecimy. Tak jak mówiłem, lognę, nie będę tutaj ryzykował deada, bo mam dobre nożyczki. Więc nie chciałbym raczej ich po prostu stracić. Dobra, jestem zaskoczony, bo na tym CH7 nikogo jeszcze nie masz. Kliknę na tab, czy są takie sposuszki. No nie wiem, nie ma tutaj tego. Nie no, jest ten gościu z Danków. Czyli jest jeden gościu ze spoconego klanu. Ale może Nawku akurat stoi na tym CH. Bo te, zauważyłem, że te Danki te Danki i właśnie ci Danki i Ziółko, to takie sposuszki trochę. O kurde, sprzedało mi się coś na rynku i dostałem siano na konto. O nie, miałem wystawioną gwiazdkę, ale nie wiem za ile i teraz nie wiem ile odjąć. Ale dobra, skopiemy tą wełnę chociaż, jak już tutaj jesteśmy do końca. No i jeszcze zaraz to policzymy jeszcze raz, jak to skopię. Ile takie 29 i nożyczki gwarantują nam kasy za skopanie tej i tej wełny. Bo nie wiem, za ile ten wystawiłem właśnie gwiazdkę. Dobra, 10 sekund się regeneruje, no i skopiemy sobie szarą wełnę. No i zobaczymy, ile będziemy mieli po prostu siana. Dobra, mamy 10 milionów 170 tysięcy, już 180, no i kopiemy, no i zobaczymy, ile będzie po prostu siana. Także kopu szybkie. Dobra, za skopanie całej szarej wełny dostaliśmy 200k, więc całkiem spoko. Teraz idziemy sobie skopać jeszcze czerwoną, póki nikogo tutaj, że tak powiem, nie ma, także kopiemy szybko. Dobra, za skopanie dwóch generatorów całych zarobiliśmy 340 tysięcy, więc mega spoko. Staniemy sobie teraz na czerwonej, no i skopiemy dalej następne, więc no kopiemy dalej po prostu. Generalnie powiem wam taką radę, patrzcie sobie na tab co jakiś czas i patrzcie, czy nie wbijałem jakieś topowi gracze, gdzie korzycie jakieś po prostu niki, że ktoś jest dobry, na przykład, nie wiem, macie te niektóre takie klany, Roxa, Danki, Ziółko, to są mega spocone klany z tego co zauważyłem, bo one, nie wiem, często biegają, często się klepią, więc no, po prostu dobre klany to są, które was mogą tutaj dopaść i na pewno wam nie odpuszczą, bo oni na każdego killa lecą, z tego no właśnie co zauważyłem. Więc po prostu sobie spójrzcie, no i co jakiś czas, wiecie, zerknijcie, nie? Żebyście potem się nie byli zdziwieni, że wam tutaj trzech chłopa wlatuje na łeb i nic nie możecie zrobić. Więc lognijcie zawczasu, póki można i wtedy będzie git. Oj, właśnie widzowie, zlogałem jakiś gościu z mega wykokszonym setem się i ledwo mnie zobaczył i już wrotki do mnie palił, więc no pokopałem jakieś 10 minut, nawet nie wiem ile dokładnie zrobiłem, ale musiałem po prostu lognąć, bo już gościu wrotki palił. A gdyby ktoś nie wierzył jaka jest godzina, to zobaczcie, 4.28 lipca 2023, świetnie. No i kopiemy dalej, tym razem na CH1 mnie zalogowało i akurat tutaj nikogo nie ma. Co prawda czerwona wełna była skopana, ale szara jest zostawiona, więc spoko. Dobra, jest to jakiś ziomek, ale ten mi chyba sojusz pokazuje. Właśnie nie wiem, czy sojusz byku, czy co. Jakiś X-Dragonix, to już stary, nie bij, nie bij. Dobra, będzie do mnie leciał, nie? Już się do mnie zbliża gościu, je koksa. Ja perdykam, jeszcze pokopię wełnę. To już leci, nie? No to na razie, nie? Co on myśli, że ja doń 3? Gość myśli, że ja będę to, że na pewno mu zaufam. No i dobra, na jakim jest sektorze tym razem z respi? Na 9, tam jakiś typek kopał. Kurde, akurat nie wiem jakiego on miał set, ale dla pewności lognąłem jeszcze raz.
Dobra, ogólnie zdarzają się też takie sytuacje, że wam się posuje generator i jest napisane coś takiego i on się nie regeneruje, także świetnie, zbugowałem generator, chyba za często go rozkopywałem, ale... O, turbodropa jeszcze ktoś włączył, ale pokczam. Turbodrop za 4 minuty i 39 sekund. Ej, dobra, o, zregenerowało się. Ciekawe, ile z tego turbo, jak jest turbodrop, ile dostanę z wełny. Mam 860 tysięcy. Wcześniej chyba dostawałem 110 tysięcy. Na turbodropie ile to będzie? Ej, dobra, 160 tysięcy, jeżeli dobrze liczę, bo ja jestem przymulony, więc nie wiem, czy ja teraz dobrze policzyłem. Czekajcie, 120, 140, 260 tysięcy za czerwoną wełnę na turbodropie. Czyli, a, no tak, bo to jest turbodrop razy 2. No dobra, to było na logikę, że po prostu podwójną liczbę tego, co wcześniej dostanę. Tak, 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 tak. Dwa razy więcej siana, bo turbodrop razy 2. Ja po prostu jestem, widzowie, zaspany. Jest 4:36 aktualnie, więc no musicie mi wybaczyć, że moja matematyka przed chwilą zawiodła. No ale chyba rozumiecie, nie? Jak co to znaczy wstać o tej godzinie i grać na komputerze, gdzie ja zazwyczaj to maksymalnie wstaję o 7:00. W sensie na komputer, no wiadomo, do pracy czy gdzieś to się wstaje wcześniej rano, ale żeby pograć na komputerze, no to zazwyczaj już to gdzieś 7:00, 8:00 czy coś takiego, ale no nie 4:00 rano. To ja aż takim tryhardem nie jestem. Proszę cię, no nie bij, mordo. Weź nie bądź taki. Czemu jesteś taki? Stary, ale czemu się pocisz? Weź nie bądź taki. Ja pierdzielę, stary. No nie bądź taki. Ja pierdzielę. O, dasz nożyczki? Ja nie mogę, ale jaki typ spocony w ogóle. Nic nie mogę zrobić. Czy oddało mi nożyczki? No nie oddało mi nożyczek. Oddasz nożyczki? Nie, zapytam go. Och, no i to są właśnie tacy ludzie, widzicie, wędka, przychodzą spoceni, rozumiecie, to jest 4:38 i gościu jest po prostu spocony. Nie zauważyłem go, no bo mówię wam, jestem totalnie zaspany, nie, napisałem do niego, czy odda nożyczki. Oddasz nożyczki? Nie, mam nadzieję, że jego karma spotka i go ktoś dojedzie. Nie wiem, czy odda, nie, no fajnie, bo gdyby oddał te nożyczki, bo będzie mega krucho, no. Ja to odcinek nagrywałem. Nie wiem, stary, no jest, jest 4:40, nie? A ty się pocisz na serwerze w Minecraft 1.18, no nie wiem. Czemu? A ty no. Nie prosisz, żebym ci oddał nożyczki. No bo właśnie nagrywałem sobie odcinek z tego, czy warto stać o 4 rano i kopać wełnę, stary, a ty się zachowujesz jak zwierzątko. A no bo jestem szefem totalnym, stary. Nie, nie jesteś szefem, stary. Ciężko zabić kogoś, kto ma, nie wiem, seta 20, co nie? A ty nie wiem jakiego masz nawet, bo mi nie ładuje tekstur pak. Mega ciężko. No ciężko jest serio, no ja cię nie zabiję na hita, nie zrobię coś. No to, no dobra, no ale to nadal masz wędkę, stary, jakieś inne rzeczy, to ciężko, nie? Ale to jest pocenie się, że cię zabiłem, tak? Nie, chodzi mi, stary, o to, że jest 4:40, a ty siedzisz na serwerze. No i masz ile osób tu siedzi, ten siedzi. No dobra, siedzi. Ale nie wiem. Głosek goblin. Spotkałem chłopaków tutaj z innego klanu, to normalnie, sojusz, garda i sobie poszli. A tylko ty się jedyny rzuciłeś. No co ja biję? No stary, no bo biję. No dobra, osoby, chcę sobie zarobić. Ale zobacz, nawet klan Ziółko jest i ich też spotkałem. No dobra stary, ale tutaj masz dowód, że nie opłaca się kopać, bo ja z jednego killa zyskałem nie wiem ile milionów. No ile? A co, że jak tam Ameryka ci zajebą? No ta, ja tobie stary nagrywałem odcinek i niestety moje jedyne nożyczki 29 straciłem do odcinka. No ale nie chcę oddać gościu. To oddaj mu Amerykę, nie bądź sobie. Ale co, stary, kupiłem coś potem dzisiaj. Pracę nagrywa tutaj, ale stary, kurwa, odcinek kupiłem, dla tam ale kupiłem dzisiaj Flamen Kosmosu za 60 milionów przez przypadek i jestem na minus, czego nie rozumiesz? No ale to ci ktoś kazał? Otworzyłem. Jesteś kurwa z ale, stary, jebem ty jesteś głupi, mówię, że przez... O, co tam miałeś zamierzyć? Ziomek, oni kuć pół mi tutaj daje do najcika. Dzięki, stary. Da, stary. Dzięki, mordo, przyda się. Ja miałem seta 20. Albo ja tylko kidem VIP-a, wiesz? I nożyczki jakieś dobre. Stary, mi nie chodzi o to, jak on nie chce oddać, to nie, ale słuchaj. Ja, słuchaj, stary, ja wbijam na spawna, co nie? I on po spawnie się drze, gdzie jest ten zombiaczek, stary, rozumiesz? On wbiega na spawna i krzyczy się, nie? Co ty mówisz? No, stary! Tak, to nie tak mówię, stary, no. No dobrze. Na spawna i dedede ja. Gdzie jest ten zombiaczek? Gdzie jest ten zombiaczek? Dobrze, stary, to jutro. Szczerze? Jutro? Podnieciłem się, że cię zabiłem. Dobrze, ale dobrze, to... Sklipowałeś się przynajmniej? No stary, właśnie, sklipowałeś? Tak, tak mi już jest mokro, stary. Nie, bo nie kupuję takich rzeczy, mam wyjebane. Czemu się Elek chwaliłeś, że go zeszło? Co mnie to, stary, co mi to da, że zabiłem jakiegoś chłopaka, co ma pewnie 200 stary, ty się, ale stary, ale widzisz, nawet chłopaki mówią, że się tym chwaliłeś. Ale gdzie się chwaliłem? Daj no, mi ale, no ale no dobrze, stary. No zabiłem zombiaczka. No to właśnie. Ale to w ogóle kim ty jesteś, stary? Ty przyszedłeś tu
z gildii i dobrze, pomówię. Dobrze, Ameryka mogę ci oddać te nożyczki, stary. Panie, dobra, Ameryka do mi Ameryka mi chyba tutaj oddaje nożyczki, więc fajnie, nie? Ale no śmiesznie się tutaj dzieje, bo tutaj Ameryka mi oddaje itemy, więc dzięki Ameryka za 29. Dobra, dzięki Ameryka. Tak, dziękuję. Dobra, generalnie chciałbym podsumować ten odcinek. Nożyczki udało mi się odzyskać, więc mega spoko. Pan Ameryka Północny mi tutaj oddał nożyczki, dało się z nim dogadać. Na początku się trochę powyzywaliśmy, bo ja się wiadomo zdenerwowałem na niego, że się po prostu o tej godzinie spocił. Ale generalnie wszystko dobrze się skończyło i sobie ten odcinek po prostu dokończyłem. Gdy zaczynałem ten odcinek, miałem na koncie 9 milionów, więc w pół godziny ciągłego kopania wykopałem 3,5 miliona czystego zysku z wełny. Czy jest warto kopać w tej godzinie? No jest warto, bo nikt wam nie przeszkadza, ale niestety skutki uboczne są takie, że niestety, tak jak ja, możecie zginąć i na przykład stracić nożyczki za chyba 16 czy tam 17 milionów i wtedy jesteście na minus, a nie na plus. Także bardzo, ale to bardzo musicie z tym uważać, ale generalnie stwierdzając jakby tutaj wszystkie argumenty, uważam, że warto sobie wstać o tej godzinie. Może nie tryhardować i się pocić jak niektórzy, ale po prostu warto sobie po prostu pyknąć i wtedy, że tak powiem, zarobić trochę siana, jeżeli jesteście bobikami. Wiadomo, też musicie mieć w miarę dobre nożyczki, bo ze słabymi nożyczkami wam się nie opłaca, więc im lepsze nożyczki, tym po prostu lepiej sobie kopać. No ale myślę, że każdy doskonale to wie, kto już ma jakieś nożyczki na wyższym poziomie. To sobie tak po prostu powiedziałem dla tych osób, które wiecie, gdzieś tam dopiero zaczynają. Więc co? Ogólnie oceniam in plus, takie wstanie o 5 godzinie, czy tam o 4, przepraszam, o 4, i bo w pół godziny zarobiłem 3,5 miliona. Więc co? Ja idę teraz dalej spać, bo rano wstaję do pracy, no i siema. Dobra, generalnie widzę, zobaczcie to, normalnie idzie tutaj wszystko zakończyć fajnym słowem na sam koniec, miłej nocki na luzie z Ameryką Północną, mimo że mnie zabił, mimo że gdzieś go tam zwyzywałem, się pokłóciliśmy na spawnie, powyzywaliśmy, no i tak zawsze idzie wszystko zakończyć dobrym słowem, więc pamiętajcie sobie, mimo że się zdenerwujecie, to i tak się idzie dogadać potem z ludźmi, więc no, warto się z kimś dogadać. Jednak spać nie idziesz, kak... Czy co? Będziesz na samym końcu, teraz. A, okej. Kurwa, zombiaczek, Ameryka mnie rozjebał. Właśnie pisał, że 2 miliony na to je zarobił. Nie no, milion, to on już kłamie, już tam o milion przeskakuje. Zgarnąłem sobie dwa... 3 do 2, no.